potrzebna jest pozytywna motywacja. Tak naprawdę bez tego to nie da się, bo języka się trzeba uczyć tak samo jak gry na instrumencie, czyli bardzo, bardzo długo. I to rodzice troszkę muszą też wyrażać pasją, a docierają do mnie informacje, że rodzice nie lubią języka francuskiego. To prawda? A dlaczego nie lubią? Bo nie rozumieją. Bo nie lubią. Bo mają dość słuchania języka, znaczy piosenek w domu. Taka informacja do mnie dotarła, ale to zmienimy, ponieważ rusza nowy program w Atelier Językowym, gdzie mamy będą mogły uczyć się języka razem ze swoimi dzieciaczkami. Anetko? To słyszałam od Gabrysi. Zapraszamy. Gabrysia mówi, że mama nie lubi francuskiego, ma dość. To piosenek. Bo Gabrysia cały czas śpiewa. Już jest kilka osób, które zdobyły swój pierwszy certyfikat z języka francuskiego. Trochę ich już jest, więc ja pamiętam kto, ale wezmę obecnie w Ostrowi, bo większość osób już wyjechało też za granicę i na studia, ale na przykład chciałabym pogratulować Julia Kaja. Jest? Jest. Delf z języka francuskiego. A jeden. Rafał. To jest moja kopia. Goca Kinga, akurat obecnie studentka, nie ma jej, ale brawa dla niej. Gordzińczyk Małgorzata, miała dotrzeć, nie wiem czy jest, brawa. Magdalena Jastrzębska, brawa. Akurat te wiekanie lat 35. W każdym wieku można się uczyć. Następnie Zuzanna Trzaska. Jest Zuzia? Dotarła, brawa dla Zuzi. Zuzia ma lat 9. Państwu czuję się bardzo zaszczycony, że mogę być tutaj w Atelier Językowym Anny Śledzieckiej. Tym bardziej, że łączy nas wspólna pasja, czyli język francuski, ale o tym za chwilę. Tak. Pan Wojtek, w sumie to tak, ja nie lubię tych kartek i pewnie lepiej wychodzę, jak mówię, bez kartki. Więc powiem tak, co nam się udało zrobić w tym roku? Bo pan Wojtek ogólnie w latach 1986-90 przebywał w Paryżu, gdzie zauroczył się piosenką francuską. Co zaowocowało między innymi zdobyciem wyróżnień na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej Grand Prix Edith Piaf w Krakowie w 2009-10 roku. Jest laureatem 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2010. Zdobył Grand Prix 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2011. Weihnachtlich glänzt der Wald.
wojeś wszystkim kon dbal. Innem hercem i zwan. Spiel schreit Kunda und Kras. Sorge des Liebens befahrt. Freue dich, Christ im Kondbar. Je m'en vis très vite, je sors de la chambre, en habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, en habitude, sans bruit, je quitte la maison. Je lève mon col en habitude. En habitude, toute la journée, je me jouais à faire semblant. En habitude, je me souris. De 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente, unie dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. To była piosenka Michela Sartu. Dziękuję. La Maladie d'Amour. Pyszny. To wypadałoby go spalić, bo nam się odłoży tu i tu. Więc słuchajcie, wstajemy, to już zjadł. Wstajemy i nauczymy się tańczyć do pewnej piosenki. Będziemy w niej pokazywać bałwanka, choinkę, gwiazdkę. I don't care about the present.
Zapraszam do rozmowy. Żeby tak skupić trochę ludzi, żeby przyszli, tak, i poświęcili ten swój czas. Jest mi naprawdę bardzo miło. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas tutaj bardzo, bardzo miło.